No w Bangkoku zdecydowanie dużo się dzieje. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki okaz. Ja. O ja, w końcu trafiliśmy na robaki. W końcu trafiliśmy na robaki. Kurde, myśmy się tu nic nie zgubili. Widząc, ile czasu potrzebujemy na zwiedzenie małej wysepki Phuket i ile czasu już tam jest, byliśmy i jeszcze nie wszystko zobaczyliśmy, mając to doświadczenie, wiedzieliśmy o tym dobrze, że przylatując do Bangkoku na tylko 5 dni, nie za wiele nam się uda zobaczyć. A teraz, widząc ten widok z okna, jesteśmy tego pewni, bo miasto jest po prostu tak duże, że to jest, w głowie się nie mieści. Mega duże. I mówiąc to, że idziemy w miasto pozwiedzać, to na pewno jest zdecydowanie za dużo powiedziane. No ale idziemy. Idziemy coś zobaczyć. I na pewno będziemy chcieli przez ten pobyt tutaj zwiedzić jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej. Ale wiemy, że dobry miesiąc to tutaj jest minimum na zobaczenie chociaż większości atrakcji, albo chociaż połowy atrakcji i poznania trochę tego miasta. Zdaję sobie sprawę, że można nie mieć za dużo czasu przeznaczonego na po prostu zwiedzanie Bangkoku, bo wiadomo, chciałoby się też zobaczyć inne rzeczy, ale to po prostu trzeba się pogodzić z tym, że za wiele się nie zobaczy. Jeśli ma się powiedzmy 2 czy 3 dni na Bangkok i jedzie się dalej, no to trzeba najpierw dobrze sobie zaplanować wcześniej w domu, co chce się zobaczyć w tym Bangkoku i po prostu od razu zacząć to realizować, bo czasu może być naprawdę bardzo mało, a warto zobaczyć jak najwięcej. Śmieszna sprawa tutaj jest, ten pan, którego widać tutaj, o tam, on ogólnie czyści swoje auto, a z racji tego, że tutaj w Bangkoku jest bardzo mało opadów, to auta po prostu rzadko się brudzą. I żeby umyć auto, wystarczy kupić sobie paczkę chusteczek mokrych i je tam gdzieś, gdzie się coś ubrudziło, powycierać. Ja pierdzielę, jak rzeźnie. Ja pierdzielę, jakie wielkie targowisko. Masakra. Co tu się dzieje? Yeah. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Oh my god. Ale dupne targowisko, coś niesamowitego, co tu się dzieje. Wybraliśmy się na pobliskie targowisko od naszego hotelu. No Dorota myślała, że widziała już wszystko. Dorota, chcesz coś powiedzieć? Myślałam, że widziałam już wszystko w Tajlandii i nie wiem, gdzie mam patrzeć. Tu, na bandaże, ale dopiero teraz zobaczyłam już wszystko i aż
czuję w nosie normalnie, w kościach wszędzie. No tutaj zostaliśmy troszeczkę zaskoczeni tym, co tutaj się dzieje, jakie tutaj są warunki. No na pewno nie tak jak w Polsce, na pewno nie tak jak w Europie. No to jest pierwsze miejsce, które chcieliśmy dzisiaj zobaczyć. To drugie, myślę, będzie o wiele przyjemniejsze. I przyjemniejsze dla oka, nosa i wszystkiego. I serca. Jesteśmy jeszcze przed śniadaniem, jest godzina 13. To znaczy, mi sobie już zjadła, tylko my jeszcze nie. I zdecydowanie odechciało nam się jeść. I jeśli ktoś chce stosować IF, ktoś chce się odchudzić, ktoś chce się zdrowo odżywiać, mniej jeść, to zachęcam z rana pochodzić po takim targowisku. Efekt 100% gwarantowany. Okej, po prostu najpierw chcieliśmy stamtąd odejść kawałek, bo już przeszliśmy przez tą drogę. Stanęliśmy właśnie z boku, żeby złapać oddech. Teraz wracamy, bo żeby dostać się z powrotem do głównej ulicy. Ale naprawdę to, co tutaj się dzieje, to jest coś niesamowitego. Dla człowieka z Europy, który jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu nie widział, nie jest do tego przyzwyczajony, to są naprawdę szokujące wręcz rzeczy. Nie będziemy się jakoś wielce zagłębiać w ten targ, bo jakby nie mamy ochoty. Wszędzie muchy łażą, masakra. Najlepiej to właśnie w gumiakach, a nie w takich butach. To jest po prostu, co tu się dzieje, to jest hit. Jeszcze raz, po raz 10 powtórzę, że targowisko jest ogromne. Są wąskie uliczki, do tego widzicie, chodzą, jeżdżą rowerami, motorami, z transportem jakimś różnym i w ogóle cuda nie widy. Ale jak właśnie jesteście może przed śniadaniem, przed obiadem, kolacją, to życzę zdecydowanie Wam smacznego. Te uliczki tam wąskie do środka nawet nie wchodzimy, przynajmniej tutaj, bo tam jeszcze jest taka trochę szersza przy głównej ulicy, to tamtędy się przejdziemy. O, pan już tutaj kroi chyba ziemniaki na frytki, świeże przyprawy, no na pewno są ok, ale no mega, naprawdę mega, jestem w ciężkim szoku. A na koniec tego wszystkiego miejsca chyba mieszkaniowe, budynki mieszkalne, mieszkania, no i te ścieki, no to jest masakra. A obok wielkie wieżowce, a tutaj taka schiza. Masakra. Tędy bym się chciał przejść, ale Dora chyba nie da rady. Dobra, jeszcze jedna próba, żeby przejść ten targ, bo tutaj nie ma chodnika i żeby iść dalej, to musimy właśnie przejść przez tą uliczkę. No żywy, przywiązany nogą do, znaczy sznurkiem do nogi, żeby nie uciekł, ale żeby pokazywał, jakie są. Sorry. Ale mi się pan władował, no kurde macie. O, dobra. Tu jest trochę powietrza, tu jest szerzej i można jakoś przez to przejść. O, grill, rybki się smażą, można brać coś do jedzenia. Wiem, że idę trochę za szybko i to wszystko szybko mija. Oj, a w końcu trafiliśmy na robaki. W końcu trafiliśmy na robaki. Yeah. Że to są robaki do jedzenia, to jeszcze na dodatek chodzą po nich muchy. Jakie robale. Co tu się dzieje? Turn right. Jezus Maria, co to w ogóle jest? To chyba z tej rzeki tutaj wyłowili.
masakra. Żaby. Jakie żaby powiązane w siatkach. Żywe żaby w siatkach. A tutaj oskubane. Yeah. No to powiem wam, że ten bazar, to targowisko za Junk Ceylon na Phuket, to się nie umywa. To się nie umywa do tego, co tutaj jest w Bangkoku. Jeszcze warzywa, jeszcze jako tako wyglądają. Jeszcze może byłbym w stanie tutaj coś kupić. Ale reszta, na przykład to ja nawet nie wiem, czy to jest mięso, czy to jest jakieś odchody, czy co to w ogóle jest. Ja w ogóle to mam nadzieję, że mnie słychać, bo gadam tyle, a tu jest dość głośno. Ale to jest naprawdę hit. Jeszcze wrócę tylko na sekundę na te papryczki. Tutaj takie są bardzo ostre i są w każdej restauracji jako przyprawa, że można sobie posypać po każdym daniu. Są mega ostre, 30 batów. O, to całkiem tanio, 4 zł za takie coś. Można spokojnie wziąć. Bierzemy takie jedno do domu? Możemy wziąć, ale nie wiem, teraz. A kiedy? Przyjdziemy tu jeszcze kiedyś? Nie, no weźmiemy lepiej teraz za pierwszym razem. Pytam się tej pani, co tam sobie smacznie je, czy mogę kupić, can I buy, a ona mi kiwa głową, że nie. No to nie wiem, po co to jest. Nie no, może zaraz ktoś się zdecyduje, przyjdzie tutaj i sprzeda nam te papryczki. Bardzo cieszymy się, że tam byliśmy na tym targu. Head southeast. Niesamowite doświadczenie. Niesamowite przeżycia. I o to chodzi. A dodatkowo przynajmniej mamy kupione pyszne papryczki. Tutaj mamy jeszcze rondo dla pieszych na górze. No takie rozwiązania już w Polsce widziałem. No i tutaj też są. Czyli sobie wchodzimy z każdej strony, z której chcemy. Przechodzimy sobie przez całe skrzyżowanie. A auta przynajmniej mogą sobie bezproblemowo jechać. A my idziemy górą. Ale ruch. A u góry jeżdżą pociągi. Tramwaje. Mega sprawa. Pamiętajcie, zostawcie łapki w górę. Bo po dzisiejszym odcinku myślę, że warto. Kurde, jeszcze córka mi okrzyczała, bo powiedziała, że źle poszedłem, bo chodzi się z tej strony. Tutaj chodzi się z prawej strony, a nie z lewej, to po pierwsze. A po drugie, to w ogóle są pasy, są strzałki. No i chodzi się zgodnie z przepisami. No, jakby ktoś nie wiedział. Fajne skrzyżowanie. Tutaj cyk, 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 a tutaj cyk, cyk, cyk. Kolejnym miejscem, które chcieliśmy zobaczyć, chciałem powiedzieć kolejnym pięknym, tam to nie było piękne, ale to na to wygląda, że jest Lumpini Park. Lumpini Park jest to bardzo duży park tutaj w Bangkoku. Na pewno fajnie byłoby tutaj być wieczorem, kiedy gdzieś tam z różnych miejsc byłoby widać fajnie wieżowce i jak to jest wszystko oświetlone, ale nawet teraz fajnie tutaj sobie pospacerować przez dzień, bo ogólnie na mieście jest bardzo gorąco, bardzo upalnie. A tutaj jest jednak dużo cienia, wieje fajny wiaterek, jest bardzo, bardzo przyjemnie, także trochę sobie tutaj pospacerujemy. Na początku zastanawialiśmy się, czy te dwa zwierzaki to są sztuczne, czy prawdziwe, ale okazało się, jak się ruszyły, że są jednak prawdziwe. Żółw przed chwilą ruszył głową i ten ptak też. Ogólnie sporo atrakcji w tym parku. Dopiero co prawda zaczęliśmy go zwiedzać, a już jest ciekawie. Tam dalej dość spory plac zabaw dla dzieci.
a w ogóle to cały park, dookoła całego parku są mega wieżowce i mega widoki, a praktycznie jesteśmy gdzieś tutaj w samym centrum miasta. I właśnie taki bardzo fajny park, także koniecznie trzeba go zobaczyć, jak się będzie w Bangkoku. Oczywiście, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Wieczorem pewnie jest tutaj jeszcze lepiej. Patrzcie się, jaka jaszczurka przed chwilą szła po drodze, ale nie zdążyłem jej nagrać, jak jeszcze szła po drodze. Co za zwierz. Tutaj pan karmi żółwie. Żółwie fajnie łapki wyciągają do góry. Próbują wydostać się z wody, ale ciężko im tutaj. Dawaj, jest, ma. Tutaj sobie jedna płynie. O, ta wyszła. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki okaz. Ja. Patrz na to. I one sobie tutaj normalnie śmigają po parku. Ta jest tutaj. Sobie pływa. Też jest dość spora. A ta tutaj. Jo. Jaszczur. Fuuu. Takie ma spowolnione ruchy. Mega. Wszystko super ładnie, tylko zastanawiamy się, dlaczego to niektórzy ludzie biegają tutaj w takim upale. Znaczy to nie jest problem, tylko to jest problem, że tak, jedna pani biegła w długich jeansowych spodniach, drugi pan biegł w krótkich spodenkach, ale miał kurtkę, normalną kurtkę na sobie, a wczoraj w ogóle w upale takim widzieliśmy babkę, co ma długie spodnie miała i puchową, zimową, normalną kurtkę. Wyobrażacie to sobie, że ona normalnie chodziła tutaj po mieście w puchowej, zimowej kurtce i długich spodniach? Dla nas jest to totalnie nie do zrozumienia. No i te osoby, które tutaj biegają, jedne są normalnie ok, w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach, a inne osoby albo w długich spodniach jakichś jeansowych, albo w jakichś kurtkach znowuż. Ja pierdzielę. To nas bardzo dziwi. Dobra, w tym wideo na pewno to już wszystko. Także łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i pozdro do następnego. Cześć, Jona.